Dzień dobry, a raczej dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Poczekam, aż się wszyscy, którzy mają się pojawić, pojawią. Serdecznie witam w poniedziałkowy, pierwszy poniedziałek października. Proszę powiedzieć, skąd Państwo przybywacie? Halo, halo. Ze Szczecina, witamy Szczecin, Ostrów, Zielona Góra. Dzień dobry, serdecznie witam. Lubuskie, Słupsk, super, Chełm. Serdecznie witam. Już myślę, że, znaczy wiem na pewno, że wrzesień jest za nami, więc już rozbieg mamy dosyć spory. Witamy październik i witamy październik sesją o ciekawie brzmiącym tytule, takim troszeczkę z poprzedniej epoki, wydaje mi się, Alternatywy 4, czyli samoocena trampoliną do sukcesu. Troszeczkę to hasło, jeżeli Państwo są w moim wieku, to pewnie pamiętacie i serial, i pamiętacie hasła, które mu towarzyszyły, i takie co ciekawsze cytaty z tego serialu, które też weszły do języka powszedniego. A jeżeli Państwo są troszeczkę z troszeczkę młodszego pokolenia i nie tak, ulubiony serial, mój również, dlatego też stał się inspiracją do dzisiejszej sesji. A jeżeli Państwo są troszkę młodsi, to mam nadzieję, że po tej sesji witamy. Tak, gospodarz, a nie anioł, tak. I mam nadzieję, że po dzisiejszej sesji nie tylko o samoocenie czegoś więcej się Państwo dowiecie, ale również to będzie inspiracja do tego, żeby zapoznać się z serialem Alternatywy 4. No bo dzisiaj porozmawiamy o czterech alternatywach do wprowadzenia, kształtowania samooceny w naszych klasach. Chciałabym rozpocząć od takich pytań, które myślę, że obojętnie, bez względu na to, jak długo Państwo już pracujecie, czy macie długi staż pracy, czy macie krótszy staż pracy, jestem pewna, że z tymi pytaniami jesteście zaznajomieni. Popatrzmy sobie na te pytania i powiedzcie mi Państwo, w jakich sytuacjach, w jakim kontekście najczęściej te pytania do Państwa docierają. Czyli czy już Pani sprawdziła, czy już Pan sprawdził? Ja tutaj napisałam te pytania, które ja słyszę, więc Panów przepraszam oczywiście. Czy już Pan sprawdził, czy już Pani sprawdziła? Kiedy Pani sprawdzi, kiedy będzie można poprawić? Co dostałem, co dostałam, tak? Tak, zaraz, ja też uwielbiam te pytania, o nich za chwilę trochę więcej. No pojawiają się zawsze wtedy, kiedy uczniowie oddają do sprawdzenia jakąkolwiek pracę, jakikolwiek test czy rozprawkę. No często jeszcze dobrze nie oddadzą nam jej do ręki, nie położą na biurku, a już pytają, kiedy będzie można poprawić, prawda? No a często pytaniom, a właściwie momentowi, kiedy oddajemy pracę uczniom, towarzyszy też taki komentarz, no wreszcie, prawda? I bez względu na to, ja zauważyłam, że bez względu na to, czy oddaję pracę dzień po napisaniu, czasami mi się tak zdarza, czasami tydzień po, czy dwa tygodnie, albo czasami jestem opóźniona, no to zawsze to no wreszcie ten komentarz zawsze się pojawi. Nie wiem jak Państwo, ale mnie sprawdzanie testów czy rozprawek kiedyś kojarzyło się z katorżniczą pracą. A to dlatego, że zaraz po studiach tak się zdarzyło, że pracowałam w kolegium nauczycielskim i tam prowadziłam taki przedmiot, który nazywał się Composition i tam byłam bardzo dumna, bo wyrobiłam sobie taki system sprawdzania. No nie było być z czego dumnym, jak się później okazało, bo każdą pracę, każdy esej studenta sprawdzałam w taki sposób, że na marginesie nanosiłam
komentarze, jakieś poprawki, przepisywałam w zasadzie całe zdania, wyrażenia, żeby pokazać studentom, że można lepiej, można ten język w sposób taki bardziej wyszukany potraktować. Oczywiście poprawiałam również błędy, ale słuchajcie, kończyło się to tak, że ja używałam chyba 5 czy 6 kolorów do sprawdzenia tych esejów i tak naprawdę student, a potem uczeń, bo ten system, z którego byłam tak bardzo dumna, przeniosłam sobie do szkoły, dostawał taki esej równoległy, czyli ja pisałam mniej więcej tyle samo tekstu do tekstu eseju czy do tekstu rozprawki. No można rzec, byłam perfekcyjnym nauczycielem, a jak wiemy bardzo dobrze, perfekcyjny nauczyciel to zmęczony nauczyciel. I wydaje mi się, że sprawdzanie prac i testów to jeden z najgorszych obowiązków nauczyciela. Sprowadza nas to do roli, to jest oczywiście moje zdanie, takiego urzędnika, troszeczkę bezdusznej maszyny, która stempluje papierki, prawda? Jest to praca niesamowicie drenująca, powtarzalna, a biorąc pod uwagę to, jak bardzo często jesteśmy w niedoczasie, to czasami jest ona bardzo mało produktywna i skuteczna, bez względu na to, ile tych komentarzy byśmy zapisali na marginesach. Ja zawsze powtarzam, że wolę się przygotować do 10 lekcji, niż sprawdzić 10 testów czy 10 rozprawek. Wydaje mi się, że to poprawianie rozprawek maturalnych czy testów jest takim bardzo, najbardziej chyba znienawidzonym, poprawcie mnie Państwo, jeżeli się mylę, zajęciem nauczyciela. Nawet jeżeli nabierzemy już sprawy, nawet jeżeli przyjdzie doświadczenie i robimy to szybciej, bo mamy swój system wychwytywania błędów i niekoniecznie przepisujemy całe fragmentu tekstu uczniów, no to cały czas jest to dosyć ciężkie, ciężka czynność, której chcielibyśmy się pozbyć. I wracając do mojej historyjki z czasów młodości, dzisiaj kilka jeszcze razy przeniosę się do czasów mojej młodości, jeśli Państwo pozwolą, zadałam sobie w pewnym momencie takie pytanie, czy moje obfite komentarze miały jakikolwiek wpływ na moich uczniów? Czy oni z zapałem studiowali te moje komentarze, czy porównywali nowe, zaproponowane przeze mnie wersje fragmentów ich tekstów z oryginałami, czy brali sobie do serca te wszystkie uwagi, nad którymi ja spędzałam bezcenne noce. No i oczywiście to jest pytanie retoryczne, oczywiście nie, bo najbardziej byli zainteresowani, tak, dokładnie, najbardziej byli zainteresowani oceną końcową, tak? I teraz dlaczego tak się działo? Ja sobie zadałam takie pytanie. No moi uczniowie byli przyzwyczajeni i sama miałam bardzo duży udział w tym, do tego, że ich odpowiedzialność za pracę tak naprawdę kończyła się w momencie oddania mi tejże pracy, albo nawet jeszcze wcześniej, bo przecież często zdarza się, że sprawdzając tę pracę widzimy, że no, wielu błędów można uniknąć, że te prace często są pisane na kolanie, tak przysłowiowym, niestarannie, w pośpiechu. Ta praca pokazuje, że jej autor nie wykazał się żadną albo wykazał się tylko minimalną refleksją. Czasami ja mówię moim uczniom, słuchajcie, to jest po prostu niechlujstwo językowe. No bo przecież pani i tak poprawi. I to ja muszę czytać ponownie, to ja muszę edytować, to ja muszę wracać kilka razy, żeby to zdanie zrozumieć. No a jeszcze bardziej frustrował mnie fakt, że kiedy moi uczniowie dostawali tą pracę upstrzoną moimi komentarzami, no to tak jak Państwo powiedzieli na czacie, no często nawet tych komentarzy nie czytali, bo sprawdzali tylko ocenę i przechodzili do porządku dziennego. I przyzwyczaiłam ich wtedy, że ta ocena pochodzi z zewnątrz, że to jest to, co im się przytrafia i w czym nie do końca mogą tak czynnie uczestniczyć. I stąd brała się właśnie ta rozbieżność pomiędzy moimi oczekiwaniami co do mojej informacji zwrotnej, a tym, co oni z nią robili. No bo czym jest ocena? Jaka według Państwa jest definicja oceny? Co to jest? Czy jest to wartość subiektywna, czy jest to wartość obiektywna? W jaki sposób definiujemy ocenę?
Jest to informacja zwrotna, tak. Według słownika języka polskiego jest to opinia o czymś lub o kimś dokonana w wyniku analizy, prawda? Ale tutaj jeszcze jest to bardzo szerokie i złożone pojęcie, jak za chwilę zobaczymy, ale weźmy pod uwagę jeszcze stopień, czyli to, co nasi uczniowie zawsze sprawdzają jako pierwsze, prawda? No a stopień, i znowu tutaj słownik języka polskiego, to cyfrowa ocena postępów ucznia, czyli to jest skala, prawda? Ta skala może być cyfrowa, może być słowna, może być literowa, mogą to być stempelki w zależności od wieku uczniów. A ocena może mieć różną postać, może mieć postać tekstową, może to być ocena opisowa, może być to rozszerzony komentarz właśnie do pracy pisemnej, może mieć też postać słowną, tak, jak choćby komentarze, które udzielamy uczniom w trakcie lekcji, w trakcie konkretnej pracy nad konkretnym zadaniem, może być też niewerbalną oceną, prawda, bo możemy się uśmiechnąć czy pokazać kciuka do góry i często uczniowie już wiedzą, że idą w dobrym kierunku. I taka ocena jest takim rezultatem całości procesu komunikacyjnego, często całej naszej wiedzy o uczniu, a właściwie zbiorem naszych przekonań na temat tego, jak pracuje uczeń. Często ta ocena niestety jest subiektywna i potwierdza to znany eksperyment, który dotyczy oceniania prac uczniów przez dwie grupy nauczycieli. Jedną grupę poinformowano, że oceniają pracę bardzo dobrych uczniów i dano im tę pracę do oceny, a drugą grupę nauczycieli poinformowano, że oceniają pracę uczniów przeciętnych. No i jak Państwo mogą się domyślić, oceny odzwierciedlały te wcześniejsze komentarze, to założenie wyjściowe, czyli prace uczniów bardzo dobrych były lepiej oceniane niż prace uczniów słabych czy przeciętnych, a oczywiście były to te same prace. Czyli to zjawisko też nazywane jest takim syndromem samospełniającej się przepowiedni, tak? Czyli no, jest to też zagrożenie stereotypem w naszej pracy szkolnej. Ze wszystkich obszarów związanych z metodyką i dydaktyką nauczania, assessment, czyli ocenianie, stało się w ostatniej dekadzie takim bardzo modnym słowem edukacji. Mówimy o tym, jak to robić skutecznie, jak oceniać też bez stopni, prawda? Czy ocenianie bez stopni w ogóle jest możliwe, jak poprawnie przeprowadzone ocenianie wpływa na postęp i samodzielność uczniów, a jak niepoprawnie może zrujnować doświadczenie szkolne ucznia i nawet wprowadzić często w taką traumę. Naukowcy, edukatorzy, nauczyciele, praktycy i teoretycy również podkreślają, jak ważne jest ocenianie kształtujące, jak bardzo pomaga uczniom w przeciwieństwie do ocen, które tak naprawdę o niczym nie informują, a działają też często na szkodę ucznia, bo no, różnie mogą być interpretowane. I jeśli mówimy o ocenianiu, to tak szybciutko tylko chciałam przypomnieć, że mamy takie główne dwa rodzaje oceniania, czyli ocenianie kształtujące, czyli to ocenianie, które ocenia ustawicznie, prawda? Jest to tryb oceniania ustawicznego, non-stop, w procesie uczenia się. Ma ono pomóc uczniowi uczyć się, dać mu wskazówki, rady, wskazać mocne i słabe strony jego indywidualnego procesu uczenia się. Tutaj dajemy opisową informację zwrotną, no i udziela ono wsparcia i rady na przyszłość, ma pokazać, jak nad czym jeszcze nasz uczeń ma pracować, które obszary wzmocnić i w jaki sposób. Wchodzimy w komunikację z uczniem i możemy uczniowi pomóc wypracować taki plan naprawczy. A z drugiej strony mamy ocenianie podsumowujące, prawda? Czyli to jest to ocenianie, w którym wdrażamy stopnie i w ocenianiu podsumowującym pewien etap się kończy, zamyka. Czy to będzie klasa, czy to będzie unit w podręczniku, czy to będzie jakiś wyznaczony przez nas etap nauki. On zawsze sprawdza osiągnięcie, ten sposób oceniania sprawdza osiągnięcie i nastawiony jest na produkt, prawda? Czyli ile uczeń zrozumiał, ile zapamiętał,
ile jest w stanie zrobić. No i tutaj mamy cyfrową informację zwrotną, czyli cały opis zredukowany jest tylko do cyfry. No i tak jak mówiłam, podsumowuje i zamyka pewien etap. No ale przecież mamy różne rodzaje oceniania i chciałabym, żeby Państwo spojrzeli teraz na ten cytat. Tutaj w tym cytacie brakuje jednego fragmentu. Wypowiadają się tutaj guru oceniania i pomyślmy przez chwilę, co mogłoby się znaleźć w tym fragmencie, który tak naprawdę jest definicją oceniania, żeby on był pełny. Ja tutaj pozwolę sobie Państwu podpowiedzieć i podać takie trzy możliwości, co mogłoby się pojawić w tej luce. Student, tak? Czyli rozumiem, że opcja B. Faktycznie tak, opcja B, czyli często zapominamy o tym, że również podstawa programowa wymaga od nas, tak, wymaga od nas kształtowania w uczniach samooceny i pomagania im w tej samoocenie, po to, żeby oni byli takimi aktywnymi uczestnikami tego procesu, nie tylko oceniania, ale to, kiedy oni potrafią się sami ocenić, sprawia, że będą bardziej świadomymi nie tylko przedmiotami, w cudzysłowie, ale też podmiotami swojej własnej nauki. Dokładnie. I jakie są zalety samooceny? Tutaj jak zaczęłam sobie wypisywać te zalety samooceny, to myślałam, że braknie mi slajdu, ale szybciutko przez te największe, najważniejsze punkty chciałabym przejść. No przede wszystkim uczeń, który potrafi się ocenić, potrafi zdiagnozować swoje słabe i mocne obszary. Wie, co potrafi, wie, czego jeszcze nie umie. Tym samym tworzy sobie, jeśli robi to świadomie, tworzy sobie więcej możliwości do nauki, tak? Czyli sam wystawia się na takie momenty i sam podejmuje wyzwanie kolejnych, trudniejszych ćwiczeń, przez to wzrasta jego pewność siebie, bez względu na to, czy będzie to ćwiczenie zrobione z sukcesem, czy nie, ale poprzez sam proces, poprzez samą pracę on zdobywa doświadczenie pracy z jakimś ćwiczeniem. Też bardzo jest duża uczciwość wobec siebie, bo ja muszę stanąć jakby w prawdzie jako uczeń i powiedzieć, no dobra, tego nie umiem, czyli tutaj jeszcze mam dużą pracę do wykonania. I tym samym przejmuję odpowiedzialność za swoją naukę. To nie jest tylko to, co mnie się przydarza, co nauczyciel mi serwuje, ale również to, w czym ja świadomie uczestniczę. Czyli rośnie ta sprawczość i wewnątrzsterowność ucznia, a tym samym no, świadomość, taka samoświadomość, prawda? Ale również świadomość błędów, czyli zna te swoje mocne i słabe obszary, a jak rośnie samoświadomość, jak rośnie sprawczość, no to też rośnie niezależność, autonomia, motywacja i nacisk już. Uczeń sam schodzi z tego nacisku na produkt, czyli na ocenę, bo tak bardzo zaangażowany jest w proces uczenia się. Na początku ja muszę moim uczniom tłumaczyć, słuchajcie, najważniejsze jest doświadczenie, najważniejsze jest wyrobienie w sobie pewnych nawyków, pewnych umiejętności uczenia się, a potem ta ocena przyjdzie wam sama i już nie będziecie na nią tak bardzo uwagi zwracali. Oni potrafią też wdrożyć plan naprawczy. Często pytam ich, no dobrze, jest taka i taka ocena, oceniliśmy, że ta praca mogłaby być lepsza, to jakie następne kroki jesteś w stanie wykonać, dla siebie zaplanować, żeby następnym razem poszło trochę lepiej. Na początku z moimi drobnymi podpowiedziami, ale później już bardziej samodzielnie uczniowie wyznaczają sobie taki plan, który doprowadzić ma ich do sukcesu albo sukcesiku na początek, czyli jest większa refleksja. Dostają też przecież natychmiastową informację zwrotną, a dostają tą informację nie zawsze ode mnie, bo często też od samych siebie, bo skoro mają autorefleksję, to też sami sobie udzielą tej informacji. Śledzą własne postępy, porównują siebie z dziś i z wczoraj, czy z dziś i sprzed tygodnia bądź miesiąca. No i najważniejsze, proszę Państwa, uczeń, który potrafi się ocenić, to uczeń, który serwuje nam troszeczkę mniej
mniej pracy. I teraz jak zatem w praktyce wygląda samoocena na lekcji? Jestem bardzo ciekawa, kiedy prosicie Państwo uczniów, by się ocenili, w jakich momentach, albo kiedy ostatnio to zrobiliście, kiedy poprosiliście uczniów, dobra, to teraz się ocencie. Ciekawa jestem, czy moglibyście się podzielić takimi swoimi doświadczeniami, kiedy ostatnim razem poprosiliście uczniów o samoocenę? Poczekam sobie chwilkę. Podczas uczenia się pisania maila, tak. W jaki sposób jakby ten mail, produkt końcowy odpowiada kryteriom choćby oceniania tego maila, prawda? W tamtym tygodniu pisali bloga systematycznie. Czyli mogą też oceniać sobie kartkówki albo sobie nawzajem, prawda? Tak, super pytanie. Czego się dzisiaj nauczyłeś? To też sprawia, że oni odbywają taką podróż 45-minutową wstecz, prawda? Po wypowiedzi ustnej, tych naprawdę tych okoliczności i sytuacji do samooceny jest mnóstwo. Kiedy ocenili, żeby ocenili swoje zaangażowanie, tak, w wykonanie zadania, to też jest rodzaj samooceny, jak bardzo się starałeś, a czy mógłbyś bardziej, tak? Ile z siebie dałeś? Podręczniki serwują nam mnóstwo okazji też do samooceny, czyli możemy je tworzyć na lekcji, możemy też korzystać z gotowych materiałów. Dla mnie takim przystankiem do samooceny są na przykład revision pages. Są również takie momenty w podręczniku, kiedy uczniowie muszą sobie jakby zaznaczyć te can-do statements, czyli co potrafią już zrobić, a czego nie potrafią, ale z nimi trzeba uważać, bo to są takie zero-jedynkowe systemy, prawda? Albo potrafię zamienić na stronę bierną, albo nie potrafię zamienić na stronę bierną, a moi uczniowie mogą mi powiedzieć, proste zdania potrafię, ale pytań już nie potrafię, prawda? Czyli tutaj warto zawsze zagłębić się w szczegóły. Jest naprawdę wiele okazji w zależności od podręcznika, najczęściej właśnie przy tych revision pages, ale no, ciekawa jestem, jak odpowiadają Państwa uczniowie, kiedy mówicie im, a dzisiaj ocenicie się sami. To co wtedy słyszycie? Jaka pada odpowiedź na taką propozycję nie do odrzucenia? No pewnie są przeszczęśliwi, prawda? No bo niby dlaczego mają się oceniać, kiedy przyzwyczajenie, tak, kiedy będą same szóstki, tak, kiedy przyzwyczajenie pokazuje im, że od tego jest nauczyciel, to dlaczego ja to mam robić? Ja też usłyszałam, a dlaczego ja się mam oceniać, jak zawsze nauczyciel oceniał? Ale kiedy już do tego dojdzie, do takiego pytania, to ja obserwuję dwie reakcje. Tak, z czasem coraz mądrzej, jeżeli tą samoocenę wdrażamy, o tym też za chwileczkę trochę więcej. Takie dwie reakcje, które ja obserwuję, to reakcje wyjęte żywcem właśnie z serialu Alternatywy 4. Reakcja Stanisława Anioła. Dla tych z Państwa, którzy nie oglądali serialu, Stanisław Anioł to był bardzo zadufany w siebie, bardzo arogancki gospodarz domu, który w zasadzie wyręczał się w pracach dozorcy swoimi lokatorami i zawsze wszystko wiedział najlepiej. No więc jest też taka reakcja uczniowie, a super, będą same szóstki, to tutaj co Pani napisała na czacie. Rewelacyjnie i ja zauważyłam, że najczęściej to są uczniowie, którzy nie są świadomi tego, ile umieją i czasami umieją mniej niż im się wydaje, że umieją. Albo jest też druga reakcja i tutaj pozwoliłam sobie na foto z drugiego dozorcy, tego, który nastał już po Aniele, Dionizego Cichockiego, który był bardzo cichym, skromnym, spokojnym, wyważonym człowiekiem, ale bardzo pracowitym. I to jest taki symbol ucznia, który zawsze oceni się niżej, poniżej swoich umiejętności i poniżej swoich możliwości. No i jestem pewna, że w swoich klasach macie Państwo i Aniołów, i Cichockich, i tych, którzy przypinają sobie medale do klapy bez względu na to, co zrobią, i takich, którzy są cisi, wycofani,
I mimo tego, że umieją bardzo dużo, nie potrafią obiektywnie przyłożyć jakby linijki do tego, co naprawdę potrafią, dlatego że bez odpowiedniego treningu, bez odpowiednich narzędzi, no to po prostu nie będą w stanie tego zrobić, tym bardziej jeśli nigdy wcześniej tego nie robili. Jednak z odpowiednim treningiem, z ćwiczeniami wplecionymi w scenariusz lekcji, pod odpowiednim przewodnictwem też, oni stają się biegli w praktykowaniu samooceny. Drugi problem z samooceną uważam jest też taki, że uczniowie częściej potrafią powiedzieć, czego nie potrafią, niż zdiagnozować to, co już potrafią. I to z kolei też często prowadzi do tej zaniżonej samooceny. No dobrze, ale żeby użyć jeszcze jednego hasła i nie tylko z alternatyw 4, ale z Polski w czasach PRL-u, czy się stoi, czy się leży, i tutaj myślę, że Państwo doskonale będą potrafili uzupełnić to hasło. No ten kadr z filmu wydaje też nam się znajomy, jeżeli przeniesiemy to do naszej klasy, to jest czasami tak, ja często mam wrażenie, że to my skaczemy, my się produkujemy, a uczniowie patrzą na nas właśnie jak ci pracownicy budowy z niemalże wymalowanym hasłem, czy się stoi, czy się leży, ocena się należy, albo czy się stoi, czy się leży, wiedza się należy. Bez względu na to, jak bardzo są zaangażowani, albo czy w ogóle są zaangażowani. No i teraz od czego zacząć, żeby praca uczniów nie wyglądała tak jak praca tych miłych panów z budowy, alternatyw 4. Często też tak jest, że jeden pracuje, reszta żeruje. I na pewno nie od rewizji sposobu poprawiania prac. Myślę, że pamiętacie Państwo historyjkę z początku sesji. Ja z dnia na dzień nie porzuciłam tego bazgrolenia po marginesach, ale go trochę zmodyfikowałam. No, na pewno nie od razu alternatywy 4 zbudowa, no to trwało trochę. A sposób, w jaki projektujemy każde ćwiczenie, warto zmodyfikować pod kątem właśnie tego, w jaki sposób tutaj zmieścimy albo stworzymy przestrzeń dla samooceny. I dzisiaj chciałam się z Państwem podzielić właśnie takimi czterema alternatywami na przyzwyczajenie przeprowadzenia samooceny przez uczniów. Są to cztery takie sprawdzone sposoby, które zdały egzamin w mojej klasie, które dadzą się wpleść niepostrzeżenie, nie są odrębnymi ćwiczeniami, czyli nie funkcjonują na zasadzie, jak zrobimy present perfect, to zrobimy samoocenę, a potem ups, nie zrobimy samooceny, bo present perfect zajął nam dłużej niż myślałam. Ale to są takie ćwiczenia, wiecie, doklejone gdzieś do ćwiczeń językowych albo gdzieś tam troszeczkę przeplatające się z tymi ćwiczeniami językowymi i nie zabierają dużo czasu, czasami zabierają więcej czasu być może uczniom, ale nie nam, ale też ten czas procentuje później w naszej pracy i stają się takimi mikronawykami albo atomowymi nawykami, jakby powiedział James Clear. Kiedy jednak są powtarzane systematycznie, to wyrabiają w uczniach ten nawyk samooceny. Są oceną taką, która prowadzi ucznia do uczenia się i są oceną nie tyle dla uczenia się czy uczenia się, ale są oceną podczas uczenia się. I uczniowie dowiadują się podczas tego procesu, jakimi są uczącymi się, w jaki sposób się uczą, czyli ta samoocena, to dużo już tego uczenia użyłam, ta samoocena staje się uczeniem samym w sobie i o sobie, by później tą wiedzę mogli przenieść poza klasę. No dobrze, ja postanowiłam użyć w dzisiejszych ćwiczeniach takich troszeczkę właśnie z poprzedniej epoki wyjętych haseł, więc pewnie Państwu mogą wydać się dziwne, ale myślę, że łatwiej będzie też zapamiętać te ćwiczenia. Ćwiczenie ponowne wezwanie do wyjaśnienia brzmi groźnie, ale jeśli pamiętacie jeszcze moje doświadczenie ze sprawdzaniem prac lub jeśli macie podobny styl pracy, to doskonale wiecie, jak czuje się nauczyciel, któremu piętrzą się na biurku sterty niesprawdzonych prac. To jest ogromna trauma i cały czas wyrzuty sumienia, że muszę usiąść, muszę sprawdzić. No i żeby ochronić trochę siebie i swój czas,
postanowiłam zmodyfikować sposób sprawdzania i troszeczkę inaczej rozplanować właśnie formę sprawdzania prac moich uczniów, bo pomyślałam sobie, że czas, który spędzam na sprawdzaniu, wcale nie jest wprost proporcjonalny, tylko raczej odwrotnie proporcjonalny do czasu, który spędzają uczniowie na zapoznawaniu się z moim feedbackiem i postanowiłam sobie wyzwanie, żeby ten feedback ograniczyć do minimum i zaangażować uczniów. To ćwiczenie zatytułowałam ponowne wezwanie do wyjaśnienia, a kto zostaje wezwany i dlaczego, o tym za chwilę. Tutaj widzą Państwo taką próbkę eseju, próbkę rozprawki jednej z moich grup, którą przygotowywałam do matury rozszerzonej. Ona została napisana na dysku Google, bo to był czas pandemii, kiedy komunikowaliśmy się online, ale popatrzcie, co wam się rzuca w oczy, ciekawa jestem tutaj. To jest praca oddana do sprawdzenia na dysku Google. Ciekawa jestem, czy widzicie. Tak, są literówki, są podkreślenia na czerwono, są podkreślenia, tak, dysk sam poprawia, czyli wystarczyło, żeby ten, tak, błędy językowe są podkreślone na niebiesko, czyli co wystarczyło? Wystarczyło, że jak uczeń tutaj wkleił do tego naszego wspólnego dokumentu swój tekst, wystarczyło kliknąć prawym przyciskiem myszy i zobaczyć, co też Google proponuje, co też można by tutaj poprawić, tak? I tutaj mamy gotową od razu wersję do poprawienia. Uczeń tego nie zrobił, czyli znowu mamy do czynienia z opcją pójścia po linii najmniejszego oporu, bo pani i tak sprawdzi. Pomyślałam sobie, że potrzebna mi jest strategia, która pozwoli im zrozumieć, że to oni, a nie ja, muszą wykonać swoją lwią część pracy i muszą odpowiedzieć na mój minimalny feedback. Dlatego zostają wezwani do ponownego wyjaśnienia. I zrobiłam to w ten sposób, że użyłam opcji zakreślenie, a jeżeli sprawdzamy papierowe rozprawki, to po prostu bierzemy highlighter, bierzemy ten fluorescencyjny zakreślacz i zakreśliłam te fragmenty, w których widziałam błędy. Nie poprawiłam tych błędów, nie opatrzyłam żadnym komentarzem, nic nie dopisałam, tylko te błędy po prostu zakreśliłam. Poprosiłam ucznia, aby popatrzył na te błędy i je poprawił. I teraz w jaki jeszcze sposób możemy tutaj działać? Czyli mogę te błędy zakreślić, mogę przy każdej linijce postawić krzyżyk. Jeden krzyżyk to jeden błąd, to jest troszeczkę trudniejsze, bo pokazuje uczniowi, ile jest błędów w danej linijce. Mogę też pod każdym akapitem napisać liczbę i to będzie sugerowało, ile błędów jest w danym akapicie, ale wtedy ich nie zakreślam ani nie podkreślam. Ale żeby nie było tak negatywnie, to również, słuchajcie, haczykami przy linijce oznaczam te fragmenty, które są mocne, które pokazują wiedzę gramatyczną i leksykalną mojego ucznia, ale też również, jest to wartościowa treść, prawda, ale też poproszę mojego ucznia, no ale zastanów się, co sprawia, że ten fragment jest wartościowy, co sprawia, że on przykuł moją uwagę i że taka jestem dumna, że właśnie tego fragmentu, ten fragment zredagowałeś w ten sposób. I teraz tak, po znalezieniu błędów uczeń musi przepisać tekst ponownie i ta prosta zmiana, że nie ja przepisywałam, nie ja poprawiałam, doprowadziła do tego, że nie tylko skrócił się czas mojego sprawdzania, ale poprawiła się również poprawność i uważność moich uczniów już w zasadzie od następnego ćwiczenia. Czyli na pierwszy rzut oka to ja obiecałam, że tutaj będą takie sposoby, które oszczędzą nam czas. To wygląda na kolosalną pracę, prawda? Bo musimy podkreślić błędy, a potem ta praca poprawiona wraca do nas z powrotem. Ale uwierzcie mi Państwo, że to jest tylko przy pierwszym, to się dzieje tylko tak przy pierwszym razie. Ten pierwszy raz zajmuje dużo czasu, ale nasi uczniowie są sprytni. Przecież oni myślą, no dobra, to ja już raczej siądę za pierwszym razem i sobie tą pracę
wyszlifuję i sprawdzę te literówki i zobaczę, co podpowiada mi wujek Google, bo ten potem ten czas zainwestowany na początku procentuje mniejszą ilością sprawdzania i mojego, i uczniów. Czyli w ten sposób uczę ich właśnie uważności i uczę ich takiej solidności, prawda, że to nie jestem od sprawdzania, tylko oni muszą edytować swój tekst w ostatecznej formie. Tak, można różne kolory tutaj sobie dopasować do tego, co chcemy komunikować poprzez zakreślenie. I zobaczcie, to jest praca z tej samej grupy, ale już po roku wprowadzenia tej metody, czyli tutaj już uczennica, tutaj pisaliśmy rozprawkę, ale ich zadaniem było pochwalić się, czyli poprosiłam, słuchajcie, użyjcie słownictwa charakterystycznego dla tematu, wyboldujcie go, zaznaczcie go tłustym drukiem i podkreślcie te fragmenty gramatyczne, z których jesteście szczególnie dumni, że nauczyliście się i że użyjecie ich również być może na maturze. I zobaczcie, jaki postęp. Czyli z jednej strony są to na początku angażujące ćwiczenia, natomiast kiedy przychodzi do poprawienia już kolejnego eseju, no to ja już nie widzę czerwonych bądź niebieskich podkreśleń, prawda? Bo mój uczeń już został nauczony tego, że to on ma być aktywny, to on ma być zaangażowany i to on ma mi oddać wyszlifowaną pracę. I przez to też zmienia się podejście uczniów. Już nie będą pytać, co dostałem, nie będą sprawdzać oceny, bo tej oceny nie dostaną w pierwszym rzucie. Może dostaną, jeżeli tą pracę oddadzą w takiej formie, która nadaje się dla mojego oka. Ja mówię, szanujcie moje oczy, bo ja czytam 30 razy kilka prac i zapytają mnie, no dobra, to co ja mam zrobić dalej, żeby tą pracę poprawić. Ta metoda jest świetna, bo ona oszczędza czas nasz, nie uczniów, bo jeżeli nie nauczą się tego, żeby pisać uważnie, no to będą spędzali kolejne godziny nad poprawianiem tego samego tekstu. Co ważne, sprawia, że uczniowie koncentrują się na takich najważniejszych, na merytoryce, prawda, na tym, jak skonstruować argument, na tym, jak skonstruować tezę w rozprawce. I też często mówią mi uczniowie, o, już jest coraz mniej zakreśleń i one jakby nie odciągają mojej uwagi od meritum, prawda? Bo tak to ja, jak dostawałem zakreślenia albo podkreślenia od pani, to ja się skupiałem tylko na tej warstwie językowej, a teraz mogę się skupić na tym, czy ja dobrze w sposób taki klarowny na przykład napisałem rozprawkę. I przypomniało mi też to, że moi uczniowie naprawdę są dobrzy w znajdowaniu, w autokorekcie, w znajdowaniu własnych błędów, tylko trzeba ich troszeczkę w tym kierunku podkręcić. I przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, włącza to ćwiczenie autokorektę u uczniów i sprawia, że to oni się poprawiają. To już nie jest moja część pracy. Drugie ćwiczenie, druga alternatywa samooceny, nazywam ją bileciki do kontroli i jestem pewna, że znacie Państwo metodę exit ticket, czyli tych biletów na wyjście, na których uczniowie na przykład piszą, czego się nauczyli, zresztą tutaj Państwo już mówili na czacie, albo odpowiadają na konkretne pytania, prawda? Jest to bardzo też skuteczna forma ocenienia kształtującego. Są różnorodne te bilety, prawda? Możemy sobie je dopasowywać do poziomu naszej grupy, do jej potrzeb i do tematu lekcji. Ja chciałam dzisiaj zaproponować kilka sposobów. Pierwszy sposób to streszczenie, czyli uczniowie podsumowują, czego się właśnie nauczyli i proszę ich, słuchajcie, streśćcie dzisiejszą lekcję w jednym zdaniu. Napiszcie mi, o czym była ta lekcja. No i też widzę, oni też muszą wykonać taką, muszą iść na wycieczkę, prawda? Muszą cofnąć się, o czym ta lekcja była, na czym się koncentrowaliśmy, jaki był w ogóle cel tej lekcji. To jest dla mnie też informacja, ja sprawdzam, czy mój założony cel pokrył się z tym celem, który odbierają uczniowie. Można troszeczkę podkręcić to streszczenie. Exacto to jest takie ćwiczenie ze streszczania, streście lekcje, ale
w konkretnej liczbie słów. Tutaj z mocniejszymi grupami możemy sobie na to pozwolić, czyli napiszcie sześciowyrazowe streszczenie dzisiejszej lekcji. No, jest to trochę trudniejsze, wymaga koncentracji i umiejętności syntezy. Pytanie, refleksja od nauczyciela i tutaj chciałam zaproponować Państwu kilka gotowych pytań, które możemy zadać uczniom, które pozwolą im wejść na taki poziom meta, prawda, który z kolei umożliwi im obserwowanie siebie podczas procesu uczenia się, tak? No bo jak ciężko dzisiaj pracowałeś, ile z siebie dałeś, co będziesz mógł następnym razem poprawić, jak byś ocenił stopień zrozumienia materiału, co nie za bardzo siadło, że tak powiem, czyli co jeszcze wprawia cię w zakłopotanie, w takie niezrozumienie tematu lekcji. I to jest też informacja dla mnie, bo ja będę, jak zbiorę sobie te bileciki, to na następnej lekcji będę wiedziała, co, od czego muszę zacząć, tak? Co muszę zacząć wyjaśnić. No i pytanie od ucznia. Uczniowie też, proszę, żeby uczniowie napisali jedno pytanie na karteczce, dosłownie jedno, które wciąż mają do treści poruszanej na lekcji. Starają się też konkretnie sformułować to, czego nie wiedzą, czyli ważne jest również w samoocenie to, żeby uczeń nazwał to, czego nie wie, bo często przychodzą i mówią, ja nie rozumiem, ale jak zaczynam pytać, no dlaczego nie rozumiesz? No to wtedy już jakby kopiemy coraz głębiej i też nazwanie tych niezrozumiałych obszarów jest dla nich ważne, bo potem się okazuje, że to nawet nie chodzi o to, że oni czegoś nie rozumieją, ale że nie potrafią tego nazwać, prawda? No i kolejną lekcję mogę zacząć od wyjaśnienia tego na forum, albo mogę powiedzieć, żeby mogę poprosić, żeby pracowali w grupach i w tych grupach znaleźli eksperta od ich pytania właśnie. No i wiemy, że takie uczenie się od siebie wzajemne, oczywiście z monitorowaniem nauczyciela, jest bardzo skuteczne, pod warunkiem, że nauczyciel czuwa i naprowadzi, jeżeli uczeń błędnie tłumaczy drugiemu uczniowi. I teraz bez względu na wersję, którą wybierzecie, da Wam ona wartościowy feedback od uczniów, prawda? I uczniom pomoże rozpocząć też ten proces samooceny. Z lepszymi grupami wykorzystuję metafory. Metafory są bardzo ważnym elementem naszej rzeczywistości, nie tylko językowej. My się cały czas posługujemy metaforami w języku. Łatwiej, jak na przykład dzisiejsze alternatywy 4, prawda, na pograniczu filmu i sesji metodycznej, łatwiej jest nam też wyobrazić sobie rzeczy niewyobrażalne i uporządkować rzeczywistość, kiedy niewyjaśnione zjawiska porównujemy do tego, co znamy. I ja postanowiłam użyć całej mocy metafory, prosząc uczniów, żeby zamiast streszczenia napisali takie podsumowanie lekcji. Dzisiejsza lekcja była jak? I proszę o dokończenie tego zdania i zobaczcie, ile informacji zwrotnej my, nauczyciele, możemy dostać. Jeżeli dostaję informację, że dzisiejsza lekcja była jak wycieczka, jak jazda rollercoasterem, albo jak wycieczka w niewygodnych butach, albo jak spacer w parku, to zobaczcie, ile treści dostajemy jako nauczyciele, prawda? Jeżeli niewygodne buty, no to niby fajna wycieczka, ale coś tam uwierało, czyli być może czegoś uczeń nie zrozumiał. Jeżeli roller coaster, no to być może za szybkie tempo, albo raz wolne, a raz szybkie. Ja nie zostawiam moich uczniów z tymi metaforami, zawsze proszę o wyjaśnienie, no dobra, ale dlaczego wycieczka w parku, a dlaczego filiżanka herbaty z mamą, a ze słabszą grupą wcale nie musimy prosić o metafory. Jeżeli pracujemy z uczniami słabszymi, którzy niekoniecznie są biegli w metaforach, ale uważam, że z każdą grupą można to wyćwiczyć, trening czyni mistrza, możemy poprosić taką grupę o to, żeby zapisali frazę, zdanie, konstrukcję, którą wynoszą za sobą z lekcji, ale też ważne, żeby pogłębić tą frazę, zdanie bądź konstrukcję pytaniem dlaczego. Dlaczego właśnie to słowo zapamiętałeś? Dlaczego właśnie ten fragment listeningu zapamiętałeś? Dlaczego właśnie to moje zdanie zapamiętałeś? I to też sprawia, że uczniowie
wykonują taką celową samoocenę, prawda, i celową refleksję i też muszą przewinąć film, prawda, czyli też muszą cofnąć się te 45 minut wstecz, żeby taki fragment znaleźć. Kiedyś cała Polska mówiła, że cukier krzepi. Ja zamieniłam to na hasło testowanie krzepi. Testowanie jest zdecydowanie najmniej przeze mnie lubianą techniką, bo testy kojarzą mi się zawsze z dodatkową pracą, poprawianiem i ocenianiem. Chodzi tu oczywiście o testy podsumowujące, testy po całym unicie. I teraz, czy da się takie testy zmienić w testy kształtujące? Czyli czy test wykonany na ocenę po całym unicie może być testem kształtującym u uczniów samoocenę, tak żeby ocenianie, czy to samoocenianie zamieniło się i spowodowało też głębokie uczenie się u uczniów. Wydaje mi się, że się da. Zobaczcie, jestem pewna, że macie Państwo doświadczenie z pracą z takimi revision pages w podręczniku, prawda? I ciekawa jestem, jak je ogrywacie, jaki macie pomysł na te strony powtórzeniowe, jak to robicie, no bo tutaj sposobów jest mnóstwo, ale jaki jest taki najbardziej podstawowy? Kończymy unit, mamy revision pages i co dalej? Ja mam kilka sposobów. Tak, ciężko jest to robić w przypadku testów podsumowujących, ale aczkolwiek przed testem warto takie strony powtórzeniowe przejść, prawda? Można po prostu poprosić uczniów, żeby zrobili w domu sobie to powtórzenie samodzielnie i wtedy, jeżeli na przykład, tak, robią sami, na przykład jeżeli mamy podgląd na edesku, to ja widzę, z czym moi uczniowie mieli problem, czyli widzę, od czego muszę zacząć następną lekcję. Rzadziej wybieram taką sytuację, że proszę uczniów, żeby pracowali na lekcji z tymi stronami powtórzeniowymi, a jeśli już, to pracują indywidualnie, a potem metodą think per share, czyli najpierw indywidualnie, potem w parach, a potem jeszcze w większych grupach porównują sobie swoje odpowiedzi, to można jeszcze podkręcić, można powiedzieć, słuchajcie, jako grupa musicie, szczególnie jeżeli jest rozbieżność w wyborze tych odpowiedzi, można im powiedzieć, jako grupa musicie wybrać, zdecydować się na jedną tylko odpowiedź. No i tutaj jest dyskusja, no i też samoocena i uzasadnianie swojej odpowiedzi, dlaczego moja odpowiedź jest prawidłowa, a twoja nie. Naprawdę wiele sposobów, ale tak naprawdę, słuchajcie, nie zawsze w takich testach podsumowujących i nie zawsze w takich powtórzeniach podsumowujących chodzi o to, żeby nasi uczniowie podali prawidłową odpowiedź, czy ten test rozwiązali. Warto te strony wykorzystać do tak zwanego confidence test, czyli testu pewności siebie. Jak to zrobić, już mówię. To jest jedno ćwiczenie z tych stron powtórzeniowych i ja często proszę uczniów, słuchajcie, popatrzcie na to ćwiczenie. Nie rozwiązujcie go, tak, przed testem. Tutaj pracujemy z tymi stronami powtórzeniowymi. I proszę, nie rozwiązujcie tego zdania, nie rozwiązujcie tego zadania, tylko zastanówcie się, na ile jesteście pewni swojej odpowiedzi. Stąd też nazwa confidence test, czyli test pewności siebie. I można, uczniowie mogą zaznaczyć tą pewność siebie na różne sposoby. Na przykład mogą oznaczyć dwiema bądź jedną kropką dane zdanie. Czyli jeżeli mój uczeń jest pewien swojej odpowiedzi, wie, że tą odpowiedź, którą ma w głowie, jest pewien jej na 100%, to wystarczy, żeby narysował trzy kropeczki. Jeżeli jest mniej pewien, narysuje dwie kropki. Jeżeli jest zupełnie niezbyt pewien, nie ma pewności co do tego, czy jego odpowiedź jest prawidłowa, to narysuje jedną kropkę. Ja nie muszę absolutnie wcale całych tych stron wykonywać tym sposobem. Mogę wyjąć sobie jedno ćwiczenie i potem szybko przejść po klasie i zobaczyć, jaki jest z lotu ptaka, jaki jest stopień pewności moich uczniów. Jeżeli chcę uzyskać jeszcze szybszy feedback, a moi uczniowie mają się ocenić szybciej, to słuchajcie, na palcach jednej ręki powiedzcie mi, na ile, na 5 bardzo jestem pewien, że ta odpowiedź jest prawidłowa,
to uczniowie pokażą, prawda, 5 palców. Jeżeli mniej, no to 4, 3, 2, 1 i tak dalej. Czyli od razu jestem w stanie sobie wyłapać uczniów, którzy potrzebują pomocy w tym zadaniu i od razu widzę, jaki jest poziom też pewności w klasie. Kiedy pracujemy już dłużej z samooceną, to możemy wprowadzić, słuchajcie, skalę 10-stopniową, czyli 2, 3, 4, jestem pewien albo pewna, że nie znam odpowiedzi, ale też zobaczcie, skalujemy sobie tą pewność co do wątpliwości, do odpowiedzi. 5, 6, 7, myślę, że znam odpowiedź, ale nie jestem jej do końca pewien bądź pewna, ale znowu na tej skali. 9, 8, 9, 10, no to tutaj jestem pewien, pewna, że znam odpowiedź, ale też mogę wyskalować, prawda, na ile znam tą odpowiedź. No i w końcu wiadomo, że 1, no to będzie, że nie znam, w ogóle nie rozumiem pytania i nie wiem, o co mnie tutaj proszą w tym zadaniu. I ten typ ćwiczenia daje nam świetny wgląd w obszar pomiędzy pewnością siebie w używaniu języka i posiadaną wiedzą i umiejętnościami i kompetencjami. Sprawia też, że uczniowie zastanawiają się nad swoją odpowiedzią, wiecie, bo oni często strzelają. I już nie ma takich lucky guesses, tak? Eliminujemy w ten sposób zgadywanki, bo nawet jeżeli zaczniemy od drugiej strony, nawet jeżeli robimy te revision pages i uczeń udzieli odpowiedzi, my wiemy, że to jest błędna odpowiedź i zapytamy go, na ile jesteś pewien tej odpowiedzi, to on już zaczyna się zastanawiać. Czyli to też sprawia, że uczniowie po prostu uruchamiają proces myślenia, a często jest tak, że po prostu strzelają. I to pytanie, na ile jesteś pewien, zatrzyma ich w zgadywaniu i w takich pochopnych odpowiedziach, bo mierzymy nie tyle ich wiedzę, ale pewność siebie. Warto spróbować z jednym ćwiczeniem przy powtórzeniu, czy z jednym ćwiczeniem na teście. No i często plakaty PRL, które służyły propagandzie, pytały, a co ty zrobiłeś dla samooceny, tak? A co ty zrobiłeś dla realizacji planu albo dla odbudowy państwa. Wszystkie ćwiczenia, które przedstawiłam do tej pory, wymagają w mniejszym lub większym stopniu udziału nauczycieli, prawda? Nakierowania, takiego kierownictwa, porady. I chciałam wam pokazać rozwiązania, w zasadzie rozwiązania, które w zaawansowany sposób dają uczniom niezwykłe poczucie sprawczości, samodzielności, poczucia wpływu na efekt końcowy i uczniowie są od początku do końca prawie sami i samodzielni w tym ćwiczeniu na samoocenę. Czyli jest to wszystko, co tak ważne jest w nastawieniu na rozwój. Zobaczcie, najprostsze, co można zrobić, to zaproponować uczniom, żeby ocenili siebie. Tutaj miał być osiedle alternatywy 4, ale mi nie wyszło. Troszeczkę jest inny pejzaż miasta, panorama miasta, ale wystarczy ją odręcznie narysować, albo poprosić uczniów, żeby taką panoramę narysowali i wybrali wieżowiec, który swoją wysokością najlepiej oddaje ich samoocenę różnych sprawności albo wiedzy i sobie pokolorowali, prawda, te wieżowce i wtedy też jak na dłoni widzimy, na ile oceniają swoją kompetencję gramatyczną, leksykalną, kompetencję w mówieniu, pisaniu, czytaniu bądź słuchaniu. To jest niby kolorowanka, niby jest dużo fanu przy tym, ale też trzeba się zastanowić, dlaczego moja gramatyka jest mniejsza w porównaniu do pisania, skoro dobrze się czuję w pisaniu i oceniam tą kompetencję bardzo wysoko, to dlaczego oceniłem tą gramatykę nisko? Świetnie można też bawić się i te pytania właściwie same wypływają, kiedy mamy już pokolorowane takie wieżowce. A jeżeli Państwu nie chce się rysować panoramy miasta, to zapraszam na stronę pearson.pl. Ukośnik sprawdzam i znajdą tutaj Państwo gotową lekcję, która jest zredagowana w taki sposób, żeby wdrożyła uczniów w zrozumienie umiejętności przyszłości, ale tutaj można skupić się na, właściwie ta lekcja skupia się na kształtowaniu w uczniach samooceny.
I zobaczcie, ja szczególnie uwielbiam to ostatnie ćwiczenie. No jest gotowy pejzaż miasta i uczniowie, mamy gotowy szablon, uczniowie sobie kolorują, niby niewinne ćwiczonko, a ile informacji jesteśmy w stanie wyciągnąć. I też uczniowie mówią, no kurczę, ja muszę pomyśleć, który ten blok, czy który wieżowiec mam wybrać. Są do tego świetne pytania. Zobaczcie, what can you do to reach the sky in particular skills? Co możesz zrobić, żeby ten wieżowiec tak naprawdę podrapał te chmury, żeby on jeszcze urósł, żeby dobudować kolejne kondygnacje? Znowu dużo myślenia, dużo refleksji. Powiedziałam, że powiedzieliśmy sobie na początku, że samoocena służy wzmacnianiu sprawczości w uczeniu się i budowaniu niezależności naszych uczniów. Dzięki wypracowaniu nawykom samooceny uczniowie rozwijają również nastawienie na rozwój, a to nastawienie na rozwój można podkręcać na lekcji, właśnie dając uczniom możliwości do drobnych sukcesów, prawda? Nawet do tego, że odpowiedział pełnym zdaniem na nasze pytanie, stawiając przed nimi językowe wyzwania, które są w sam raz, nie za trudne, nie za łatwe, ale w sam raz. Ucząc ich w kulturze błędu, otaczając ich środowiskiem, które szanuje błąd, bo błąd jest takim znakiem, że uczenie się zachodzi, a nie jest porażką. Dostarczając im informacji zwrotnej o bogatej informacji zwrotnej o procesie uczenia się, no i dowodów na postęp. I teraz, jeżeli Państwo chcą jeszcze podkreślić dodatkowo tą samoocenę u uczniów, to ja zachęcam do tego, żeby skorzystać z testu Benchmark. Ten test kryje się pod kodami QR na wydaniach podręczników HiNote i Focus, więc warto zlecić uczniom wykonanie takiego testu. Ten test zajmuje 45 minut. Sama go przeszłam, słuchajcie. I on jest dopasowany, on spełnia wszystkie te kryteria, bo on jest dopasowany do poziomu ucznia, czyli to wyzwanie językowe jest w sam raz, nie za trudne, nie za łatwe, ale właśnie w sam raz. No i dlaczego ten test jest taki ważny w budowaniu samooceny naszych uczniów? Dla mnie głównie dlatego, że te wyzwania językowe, które postawione są w tym teście, raz, są dopasowane do poziomu, znajdują się w strefie najbliższego rozwoju uczeń testowany jest w różnorodnych ćwiczeniach. Mnie się zawsze test taki komputerowy, słuchajcie, kojarzył pytanie ABCD, pytanie ABCD i byłam pozytywnie zaskoczona, jak zobaczyłam, ile tu jest różnych typów ćwiczeń i ze względu na tą dużą różnorodność ćwiczeń uczniowie mają szansę się wykazać i zademonstrować swoje umiejętności w różnych obszarach, bo jeżeli to ćwiczenie będzie dla nich trudne, sam format ćwiczenia, to na pewno już następne nie, na pewno tam jest, nie wiem, 12-15 typów ćwiczeń, bo nie samych ćwiczeń jest dużo więcej. I mnie osobiście ten test zainspirował do tworzenia też różnych typów ćwiczeń na mojej lekcji. Zobaczcie, są ćwiczenia na speaking, na listening, na writing, na reading, czyli no, nie ma rzeczy niemożliwych. Słuchajcie, potem uczeń dostaje po wykonaniu takiego testu, po kilku minutach, bo to jest wszystko sztuczna inteligencja teraz sprawdza, nie my, uczeń dostaje takie podsumowanie swoich umiejętności. Mamy to performance summary tutaj, każdej umiejętności, listeningu, readingu, writingu i speakingu, bo też się nagrywać można, znaczy trzeba, tak, swoje wypowiedzi. Ale oprócz tego mamy też rekomendowane aktywności i dla ucznia to jest informacja i uczniowie przyjdą, jeśli przyjdą i zechcą się podzielić tymi wynikami, to też dla nas to jest, słuchajcie, gotowy kierunek do pracy z grupą i z indywidualnymi uczniami. Więc zachęcam bardzo, żeby zlecić uczniom ten test, bo on jest
ukryje się pod kodem QR i tam są wszystkie instrukcje. Oni sami też wiedzą, w jakim kierunku dalej pójść. No, możecie zapytać, no dobrze, ale gdzie tu jest samoocena? Skoro wszystko robi za uczniów sztuczna inteligencja, wszystko zależy od tego, jak naszych uczniów do tego przygotujemy i jak ich nastawimy. Bo jeżeli wcześniej przeprowadzimy tą lekcję z tymi drapaczami chmur, to zobaczcie, uczniowie mają tuż po kolorowane drapacze chmur i potem porównują sobie z tymi grafami, czyli ile dostali na tej skali za poszczególne umiejętności, jak wysoki jest ten graf w porównaniu do wysokości budynku, który wybrali. I znowu ogromny obszar do dyskusji nad tym, jak się sami ocenili, a jak obiektywnie ocenił ich ten test. Nie ich kompetencje, ich umiejętności. Niesamowita lekcja, właściwie seria lekcji, którą można przeprowadzić w oparciu o gotowy scenariusz na stronie pearson.pl/sprawdzam i później, kiedy już uczniowie rozwiążą ten test benchmark. Chciałam tutaj zakończyć może niezbyt fortunnie, bo bardzo długim cytatem, ale podkreśliłam w nim najważniejsze fragmenty, a mianowicie to, że kiedy uczniowie potrafią sami się ocenić, to stają się takimi, wiecie, kierownikami własnego uczenia się i mogą samodzielnie regulować swój proces, kierować, projektować swój proces uczenia się, a jest to niezbędne do tego, żeby ten proces uczenia się trwał całe życie. Czyli jeżeli ze szkoły wyniosą umiejętność samooceny, to wtedy łatwiej im będzie w życiu przyswoić wiedzę. No i tutaj nie mogłam skończyć inaczej, słuchajcie, niż cudownym fotosem Romana Wilhelmiego, czyli Stanisława Anioła, który był gospodarzem domu i tak jak uczeń stanie się gospodarzem swojego procesu uczenia się, a następnie przeniesie te nawyki na proces uczenia się przez całe życie, tak jak Stanisław Anioł na początku był gospodarzem domu, a potem w wyniku fortunnego dla niego splotu okoliczności stał się kierownikiem, słuchajcie, całej dzielnicy. I tak nasz uczeń stanie się, mam nadzieję, kierownikiem wszelakiej wiedzy, jakie życie mu zaserwuje, jeśli tylko tą samoocenę będziemy wdrażać spokojnie, drobnymi porcjami i przeprowadzimy właśnie uczniów przez taki trening samooceny. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że kilka ćwiczeń. Tak, Anioł miał tylko wysoką samoocenę bez kompetencji, natomiast mam nadzieję, że często wielu uczniom taka wysoka samoocena się przyda, bo tak jak mówiliśmy na początku, wielu uczniów tą samoocenę ma zaniżoną. Tak, a my możemy być kierownikami procesu samooceny. Tak, na początku na pewno jesteśmy kierownikami, bo kierujemy tym procesem, ale słuchajcie, naprawdę w pewnym momencie to uczniowie biorą sprawy w swoje ręce, a przecież o to chodzi. I dla mnie to jest fantastyczny moment, kiedy widzę, że ten mój trening się opłacił i oni przejmują kierownictwo nad swoim uczeniem się. To jest chyba największa satysfakcja dla nauczyciela. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, Oli, za podzielenie się praktycznymi pomysłami i wskazówkami. Chciałabym teraz krótko podsumować narzędzie, które od tego roku jest częścią kursu Focus Second Edition oraz HiNote. Benchmark to jeden z profesjonalnych testów językowych dostępny w ofercie egzaminów Pearson. Bazuje na znanej Państwu skali CEFR, a także na skali GSE, czyli Global Scale of English. Ta skala jest znacznie dokładniejsza i pozwala na określenie umiejętności językowych z dużo większą precyzją.
Ponieważ kod do testu benchmark jest częścią podręcznika, a dokładnie jest umieszczony na naklejce na okładce, gorąco zachęcam do skorzystania z tej formy realizacji samooceny. Dlaczego warto? Przede wszystkim dlatego, że dzięki testowi realizujecie Państwo wymóg samooceny w sposób łatwy i nie dokładający Państwu dodatkowej pracy, a jednocześnie dostarczający bardzo konkretnej i obiektywnej informacji o aktualnym poziomie ucznia oraz wytyczne do dalszej pracy. Teraz mamy początek roku szkolnego, a to jest doskonały moment, żeby taki test przeprowadzić i uzyskać wskazówki do pracy przez cały kolejny rok. Mówią przeprowadzić test i pewnie oczami wyobraźni widzą już Państwo, że taki test zjada kolejną godzinę lekcyjną, którą Państwo już rozplanowali na powtórkę na przykład Present Perfect. Nic z tych rzeczy. Przeprowadzenie testu leży w całości po stronie ucznia. Każdy uczeń samodzielnie przeprowadza test w domu na komputerze, a po jego zakończeniu w ciągu kilku minut otrzymuje wynik oraz raport. Ten wynik to szczegółowy raport, w którym wskazany jest ogólny poziom cyfr i skali GSE, a także poziom GSE każdej z umiejętności wraz z pisemnym podsumowaniem i wskazówkami do dalszej pracy. Razem z raportem uczeń otrzymuje również imienny certyfikat, który stanowi potwierdzenie odbycia testu i uzyskania odpowiednich not. Zapytacie pewnie Państwo, czy to jest w ogóle obiektywne. Testy i egzaminy Pearson wykorzystują zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji. Warto dodać, że PTE Academic, jeden z naszych egzaminów na nich bazujący, jest egzaminem certyfikowanym, uznawanym przez rządy, uczelnie i instytucje na całym świecie. Jako lider na rynku edukacji chcemy, aby nowoczesne rozwiązanie, takie jak te, były dostępne także dla uczniów szkół średnich. Dlatego jako pierwsi do naszych kursów dołączyliśmy profesjonalny test poziomujący w cenie podręcznika. Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z tych możliwości, wystarczy polecić uczniom, aby wykonali test, postępując zgodnie z instrukcją na naklejce. Ona skieruje ich na stronę pearson.pl/sprawdzam, do której odwiedzenia zachęcam również Państwa. Znajdują się tam wszystkie potrzebne informacje oraz instrukcje krok po kroku dla ucznia. Jeśli chcieliby Państwo uświadomić uczniom, jak duże znaczenie ma samoocena, na stronie znajduje się też scenariusz lekcji poświęconej umiejętnościom przyszłości, samoocenie oraz językowi związanemu z rynkiem pracy. A teraz dziękujemy już za uwagę i zapraszamy Państwa na nasze kolejne szkolenia online. Dobrego wieczoru!